moje kochane ptaszynki, z tej strony Pia, witam was u mnie na kanale. A to czwarta część naszej króciutkiej, ale jakże ciekawej i fajniutkiej serii Zjawiska Paranormalne, w której dzisiaj będzie się bardzo dużo działo. Dzieci z Kościeldą dorastamy naszego uratowanego w poprzedniej części Marianka. Jak ktoś nie widział, to macie tutaj u góry linkacza i zapraszam do oglądania. Dzięki wszystkim za bileciki, czyli za łapki w górę pozostawione. Postarzymy naszego Marianka i zobaczymy, jak będzie wyglądał twój pierwszy syn. Okej, okay, Marianek zaczyna być postarzany. O, dobra, on wygląda tak 100% wygląda jak swoja matka, nie? 100% jak swoja matka. Damy mu niezależny, ponieważ będzie potrzebował tej cechy w naszym domu. Damy mu cechę niezależny i zaraz mu zmienimy wygląd, bo też tak trochę przypał, żeby chodził w takich okularach. Ale słuchajcie, w ogóle nie jest podobny do swojego taty. Nie jest totalnie podobny do Henia. Zwierzęta w ogóle zeszły na dół chyba zobaczyć go, a nie, one po prostu poszły do jedzenia. A nie, patrzcie, pies do niego przyszedł. Tak sądziłam. Po Heniu to on nie ma totalnie nic. Chyba że jak dorośnie, to może będzie miał twarz Henia, jeżeli chodzi o rysy, więc totalnie nie przypomina rodziny łowców duchów, ale jednak jest w naszej rodzinie, bo go przecież uratowaliśmy, więc nie będziemy tutaj narzekać na to. Tylko Marianek, witaj w naszej rodzince szalonej, w nawiedzonym domu, i niech wszyscy sobie zjedzą, a my teraz będziemy czekali na poród Kościeldy, no i oczywiście na to, aż Hera pójdzie drugi raz do pracy. Wiecie co, świetnie jest mieć tą Kościeldę w rodzinie. Ona widzi tylko, że ktoś nie wyniósł talerza albo coś, od razu bierze, wynosi i w ogóle tak się opiekuje w sposób taki, że sprząta, że sama siebie gotuje, przynosi jakieś drinki im i tak dalej. To jest mega kochane, uważam. I mamy super, super rodzinkę. Mamy pełno zwierzaków, małego Marianka. Kolejne dziecko w drodze już niedługo, mam nadzieję. I tak, jedz sobie Kościelda, jedz, bo ty to same kości. Ale żarty. Ej, kochani, co ja odwaliłam? No bo my nie mamy za bardzo miejsca w tym domu, nie? Więc zrozumcie mnie, my nie mamy za bardzo tutaj miejsca. I nie wiedziałam, gdzie zrobić Mariankowi pokój. Więc wpadłam na, jakże chory, ale fajny pomysł, żeby zrobić mu pokój tutaj, pod schodami, w komórce pod schodami, jak Harrymu Potterowi. Czy wy myślicie, że to jest normalne? Bo zaczęłam się zastanawiać nad swoim, tak jakby nad swoimi pomysłami. O, proszę, patrzcie, damy mu tutaj taką lampkę. Nie dość, że będzie odstraszała złe potworki i tak dalej, to jeszcze będzie miał fajnie. I co, jakieś łóżko mu tutaj damy, nie? Niech ma sobie jakieś łóżko. Takie zwyczajne właśnie. Okej, okay, no dobra, będzie mieszkał teraz w komórce pod schodami. Zobaczymy, czy się to uda, bo on właśnie chce zabawę. Baw się tutaj, dasz radę tam wejść. Proszę bardzo, Marianek, to specjalnie dla ciebie pomieszczenie ukryte pod schodami. I tak to wygląda, że tutaj macie sobie schody takie normalne, nie? I w ogóle niby nic, wchodzicie, a tu Marianek sobie siedzi szczęśliwy, bawi się tutaj. Kościelda zaczyna rodzić! Gdzie ona jest? Tutaj! Szybko! Chodź tutaj! Jakiś prezent od zwierzaka, spoko, ty odbierzesz ten prezent. Szybko, chodź tutaj! Ona naprawdę zaczyna... Ej, ona chodzi tak, jakby była w ciąży, ale mimo wszystko nie widać, prawda? Zabierz mamę do szpitala. Urodź dziecko w szpitalu, lecimy! Bierzemy oczywiście Henia, bo kogo by innego. Dzień dobry, ale zobaczcie, jaki Kościelda dostała, jaki biust nagle wielki. No dobra, idziemy, już nie panikuj. Wszystko będzie dobrze, ja wiem, że ty rodzisz. Chodź, się zarejestrujesz po prostu, jak... Możesz się zarejestrować? Ej, z jakiegoś powodu ona nie może się zarejestrować. Ciekawe to jest. Dzień dobry, ja przyszłam urodzić kościotrupa, haha, szkieleta. I wtedy takie szkielety znajdują się w wszystkich szpitalach. Ej, czekamy tutaj już 3 godziny i ten typ nie chce jej zarejestrować, nie? Ja nie wiem, o co chodzi, typie! Niestety, będziemy musieli chyba urodzić w domu, ponieważ ten typ nie chce jej zarejestrować. To jest jakieś, kurcze, jakaś dyskryminacja jawna. Ponieważ za każdym razem, jak ona idzie się zarejestrować, to on mówi: nie, nie zarejestrujecie, widzicie? On mówi, że jej nie zarejestruje, że chce mu się spać. Ej, coś się stało. Ej, czekajcie, ona zniknęła. Urodziła to dziecko z jakiegoś powodu, chyba wysłali ją do specjalnego szpitala. To chłopiec, nie mam pojęcia, jak nazwać. Niech się nazywa Sebuś. A co? Sebuś, łowca duchów, na cześć mojego wspierającego Sebastiana. Co? Serio? Dlaczego? Dlaczego on tak wygląda? To w ogóle nie ma sensu. No ale dobra, trzeba go nakarmić. Karm piersią,
piersią, zobaczymy jak puścić lekarmi piersią. Idź nakarm go piersią. Piersią. Pies się tak patrzy na to dziecko, ale znowu ona nie może nic zrobić z nim. Tak jakby nieraz może normalnie, a nieraz nie może nic z nim zrobić, więc to jest już dziwne. Od razu postarzymy sobie naszego Sebusia, bo po co ma być noworodkiem, jak można go postarzyć. Ojej! Ej, czemu Sebu? Simi nie wyszło, jak pisałam imię. O nie! Zamiast Sebus jest Sebu. Nie wierzę w to. O nie! O matko, zrobimy z niego, że jest kawy świata. Niech będzie. Ej, wygląda uroczo! Wygląda uroczo i jest mega podobny do Henia. Nawet ma dready jak Henio, haha. I nawet ma takie same oczy jak Henio. I dostanie od dziadka jakiś prezent. Marianek, będziesz miał kolegę do zabawy. Patrzcie. Jak super. Swoją drogą, to nie może być przypadek, że on ma czapkę takiego, wiecie, taką gangsterską czapę. W końcu Sebu, nie? Sebu mi brzmi jak ksywka jakiegoś rapera. Zróbmy go na takiego rapera. Co wy na to? Ej, jakiś... Zrobię go na takiego rapera, to będzie śmieszne. Nasze nawiedzone domy są zarąbiste. Nasze nawiedzone domy są zarąbiste. Nie, no dobra, ej, wygląda epicko. Tak będzie chodził. Ja wiem, że to jest szalone, ale to jest przecież Sebu, okej? Wierzę w to, że w przyszłości Sebu i Marian założą swój zespół rapowy. Marian, jaki wkurzony. Marian, zazdrosny jesteś, przestań, nie ma o co. I będą razem rapować. Mam nadzieję, że się tak wydarzy. Cie, jaka dobra ciocia z Hery, jak tutaj uczy Sebu mówić, żeby mógł szybko kręcić swoje rapsy. Ten się bawi tym samochodzikiem. Boże, jak on w ogóle duży. Uwielbiam powiększać i pomniejszać zabawki dzieciom, bo one się wtedy tak śmiesznie nimi bawią. A Henio i nasza Kościelda starają się o kolejne dziecko, bo w końcu duża, szczęśliwa rodzina, prawda? Więc jedno dziecko to za mało, dwójka minimum. Hera zaraz leci na zlecenie, więc damy ostatnią szansę temu zawodowi i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Hejka, moi kochani, z tej strony Pia. Z nami jest Hera i jakiś randomowy ziomek, u którego będziemy robili egzorcyzmy. I pewnie zastanawiacie się, co się dzieje. Słuchajcie, witam was ja z przyszłości, tydzień później. Taka akcja, jest ten zawód łowca duchów i ja nie ogarniałam totalnie, jak wykonać poprawnie zadanie. Ponieważ za każdym razem, jak próbowałam wykonać zadanie, to kończyło się to na tym, że nasza Hera nie dawała rady, bo nie starczało nam czasu. Ponieważ te przeszkody pojawiały się w zbyt wielkich odstępach czasowych. No i straciłam na to w ogóle tyle życia, że nie pytajcie. I okazało się, że tutaj chodzi o to, że możemy zrobić ten krąg spirycystyczny i wtedy to wywoła jakieś interakcje. Ja jeszcze tego nie próbowałam i tutaj stworzymy ten krąg i zobaczymy, co się dalej będzie działo, bo ja nie ogarniam tego kręgu. I co teraz? Klikam na nią i mogę stworzyć tylko kolejny krąg. Dobra, stworzyłam kolejny i są dwa teraz. I co? I nic tutaj się nie robi, ja tego nie rozumiem. Nie dowierzam. O Boże, kochani. Ej. Ja pierdzielę, ja po prostu zabiję tych twórców gry, trollowali mnie. Nie wiedziałam, co mam kurna zrobić z tymi walonymi kołami. I patrzcie, ile ich porysowałam już w domu. Tutaj są dwa, tutaj kolejne, jakieś tam znowu inne. I ja mówię, co tutaj trzeba zrobić? Klikam na Sima, klikam na te koła, klikam tu. Nic tu nie ma, mogę rysować kolejne. Patrzę w ekwipunku, sprawdzam, szukam w internecie, nic nie znalazłam. I uwaga, to, co ja muszę zrobić po prostu, to kliknąć na tą waloną linię, na tą białą linię i po prostu, wiecie, klikam na przykład w środek, nie? Albo obok, a tu trzeba trafić na tą waloną linię i patrzcie, jak trudno. O, teraz na przykład trafiłam, przeprowadzić ceremonię. No ja po prostu wylewu dostałam przed tym komputerem. Jestem geniuszem, jestem po prostu geniuszem. Okej, zrobiła się, jak jakiś ogień się zrobił i ona robi ten rytuał sobie. I coś się dzieje w domu w ogóle? Coś się pojawiło w domu? Nie, jak na razie nie, dobra. Patrzymy, co tutaj będzie się dalej działo. Ej, ten zrobienie tego rytuału też troszeczkę trwa. Zobaczymy, jaki ten rytuał nam przyniesie korzyść. Dobra, trochę nam się tutaj wzrosło to. Typek wstaje, co się dzieje? Co on tutaj robi? Ubrał się i co robi?
Aha, podszedł do niej? Okej, dobra, nie bój się, typie, co się dzieje? Nie bój się, to są tylko egzorcyzmy. On w ogóle jeszcze jest paranoikiem z tego, co widzę. Także przerąbane. Możesz sobie wyjść z tego pokoju, jak się tak mega boisz. O, powstały te ręce. Dobra, skończ ten rytuał. Nie wiem, czy uda nam się w ogóle, słuchajcie, zaliczyć to zadanie, ale już jestem gotowa na następne. Usuwamy dziwne ręce i lalkę. Chyba nam się uda. Więc następnym razem bierzemy najtrudniejsze, bo to jest chyba najłatwiejsze akurat. Bo wiecie co? Już byłam zresztą... Jest, udało się. Zlecenie ukończone. Uuu, brawa dla mnie, dla geniusza. Dobra robota, badaczko. A jak? Porządek zaprowadzony, przynajmniej na razie. Zarobiono trochę simoleonów, otrzymano także nagrodę. Uuu, idziemy do domu. A w domu czeka na nas Henio, Marian i Sebu. I oczywiście ich ukryty pokój pod schodami, który troszeczkę zmieniłam i powiększyłam. Oczywiście Kościelda też tutaj jest. I jak widzicie, tu jest tak jakby tu się wchodzi. Podzieliłam to na dwie części. Tu jest część pierwsza, gdzie jest łóżko właśnie Sebu, tam za oknem dół. A tu jest część druga. Z takiej szerszej perspektywy to wygląda w ten sposób, że ten pokój zabaw taki... Powiedzmy, że bawialnia jest ukryta za sałatą, tak za schodami. Takie ukryte pomieszczenie, o, że tak powiem. I tutaj mają po prostu wszystko do zabawy, mogą sobie tutaj spędzać czas. Mogą sobie tu po prostu spędzać czas, nie bać się tych duchów, mieć wywalone na to, co się dzieje obecnie w domu, tylko po prostu się bawić i nikt tutaj dorosły mi nie wejdzie. Także dobrze wyszła ta komórka pod schodami. Jesteśmy gotowi na nowe zlecenie i teraz bierzemy to najtrudniejsze. Nie ma co się patyczkować, w końcu wiem, jak te głupie kręgi działają, to trzeba korzystać, zająć się troszeczkę zwierzątkami do wieczoru i będziemy sobie taranowali karierę do zdobycia maksymalnej kariery łowcy duchów. Ej, ile my w ogóle nagród podostawaliśmy? Co to jest? Jakieś dziwaczne zarośla? W przeciwieństwie do poskręcanego pnącza, dziwaczne zarośla są przyjazne. Są także dosyć sprężyste. Swoją drogą ciekawe, czym się żywią. Okej, dobra, posadziliśmy je. Mamy słój z jakimiś widmami. Słój ze smętnymi widmami. Ten słój zawiera smętne widma, które mają podły nastrój, bo nie mogą już jeść lodów ani chodzić na plaży. Bu, bu, biedne widma. Zostało im przynajmniej spędzenie czasu z tobą. O, to jest dosyć ciekawe. I to jest, dostaliśmy jakieś takie, nie wiem co to są, jakieś dłonie. A możemy je sprzedać. Aha, dobra, spoko. Te widła mi się najbardziej podobają. Tak, taką ozdobę mogłabym mieć tak naprawdę w każdym domu. Postawimy je sobie tutaj. O, będą sobie stały na kolorowym miejscu. Bardzo fajny ten, fajna ozdoba. Taki żywy duszek, co sobie tam żyje w tym słoiku. Coś możemy zrobić. Możemy tylko sprzedać kolekcjonerowi, nazwać albo... Po prostu, wiecie, włożyć do wyposażenia. Spoko. Zaraz lecimy na zadanko, a tutaj mamy święta, ponieważ jest święto zbiorów i wszyscy sobie jedzą kurczaka. Właśnie jest zadanie, więc nawet sobie nie popatrzymy. Dobra, duch, ja teraz was załatwię. Już nie macie szans. O, tutaj w ogóle wow, jaka gwiazda prawdziwa. I mieszka w takiej chacie skromnej, jak na gwiazdę. No dobra, idziemy tam zobaczyć. Idziemy zrobić prawdziwe egzorcyzmy. Bardzo skromny ten twój dom. I jak widzę, to oczywiście nic tutaj nie ma, więc sobie stworzymy krąg i zrobimy rytuał. Przeprowadzimy ceremonię. W końcu się nauczyłam, to możemy to teraz robić. Muszę przyznać, że Hera wygląda epicko, jak robi ten rytuał. I ogólnie ma taki właśnie wygląd epicki do tego klimaciku. Czemu ty ryczysz? O Boże, ona płacze. Trzeba będzie ją pocieszyć za chwilę. Światełka zaczęły brugać. Tak jest. Zaraz się nam pojawią, już się pojawiły jakieś łapy brzydkie. Zaraz usuniemy. Przypominam, że to jest najtrudniejszy poziom, jeżeli chodzi właśnie o wyzwanie z duchami. Nie martw się, Brytanii. W tamtym pomieszczeniu było coś dziwnego. Spoko, nie ma sprawy. Zaraz tam pójdziemy. Ona już kończy rytuał. I trochę nam urosło. Może nie dużo, ale trochę. Rękę sobie kopnęliśmy. Ja jeszcze zobaczę, czy na zewnątrz nie ma żadnych pnączy. Nie ma. I w ogóle swoją drogą spoko działeczka, nie? O, coś się dzieje. Co się dzieje? Coś się dzieje, może ta lalka się głupia pojawi. Nie, pojawiło się tutaj to, dobra, ale to wiecie co? Skończymy sobie ten rytuał, bo już mieliśmy zaczęty w miarę poważnie.
więc sobie go skończymy i potem pójdziemy usunąć ten znak. Jest i ona, jest lalka i tutaj... Dobra, skopa pociągnięta, ale nam niewiele rośnie, jak usuniemy te przeszkody. No i znowu nam przyjdzie robić teraz ten rytuał, nie? Ceremonię, boże, nie rytuał, cały czas mówię rytuał, a to jest ceremonia. Ona w ogóle robi, nie wiem co ona gotuje, sałatkę. Ona już robi tą sałatkę na 4 razy i za każdym razem właśnie przestaje, biega do łóżka przerażona i znowu kontynuuje. Także mieszkanie w nawiedzonym domu to nie są takie przelewki, kochani. Hera jest bardzo zmęczona, ale chyba da radę i teraz jest wyścig z czasem, ponieważ mamy bardzo mało czasu i mało nam brakuje, żeby zrobić to zadanie. I mam nadzieję, że się uda, bo jak zobaczycie sobie u nas na naszą tak jakby pracę, to jest w tym momencie przecie... O, pojawiła się lalka, dobra. Dopiero zaczęliśmy rytuał, więc najpierw kopniemy tą lalkę. Jeszcze przed twarzą się pojawiła cwaniara. O Jezu, i tak mało nam brakuje znowuż. Dobra, przeprowadź tą ceremonię. Nie wiem, czy zdążymy. I ta ceremonia nam daje więcej niż usuwanie tych przeszkód. Jest ostatnia przeszkoda, kochani, jeżeli uda nam się, to już będziemy mieli zaliczone. A czas nas nagli i dwa razy nam przerwał ten rytuał, bo Hera jest za bardzo zmęczona. I to jest po prostu cud nad Wisłą, że nam się pojawiła jakaś przeszkoda do usunięcia, bo niestety... O, jest! Zlecenie ukończone. Dobra robota, badaczko. Przynajmniej na razie jest spokój. Dobra, idziemy do domu i zobaczymy, co dostaliśmy tak jakby za to. No kochani, dostaliśmy awans, ale to jest tylko podwyżka. Komunikat mówi o tym, że zarabiamy teraz więcej na godzinę i że dostaliśmy również jakąś tam nagrodę. Zobaczymy sobie tą nagrodę, którą dostaliśmy. O, dostaliśmy jakąś fajną lalkę. Potrzebujesz terapii? Możesz o wszystkim opowiedzieć dalej. Rozmowa z nią uspokaja i obniża poziom strachu, więc nie krępuj się, chętnie ci pomoże. Beka, naprawdę? Bardzo ciekawe. Zaraz sobie postanowiłem porozmawiać. Dostaliśmy również słój ze zgryźliwymi widmami. Ten słój jest pełen zgryźliwych widm z trudnym charakterem. Są dość nerwowe, ale trudno je winić. Są martwe i mieszkają w słoiku. I dwa razy dostaliśmy te ręce, czyli nagród jest sporo. Bardzo ciekawa jest ta lalka. Jestem ciekawa, czy jeszcze jakaś inna nagroda istnieje, czy to jest wszystko, a te duszki to byśmy nawet sobie tutaj mogli postawić, bo one są naprawdę epickie. O, może z tej strony. One są genialne. Idziemy sobie porozmawiać właśnie z tą lalką. Zobaczymy, co to nam da w ogóle. No Hera normalnie do niej gada, ale w sumie nic z tego nie wynikło z tej rozmowy. No dobrze, kochani, karierę łowcy duchów już mamy rozpracowaną od A do Z. Zobaczymy sobie jeszcze, czy jakieś inne nagrody nas spotkają tam. Praktycznie poradziliśmy sobie z wszystkimi duchami, ale przed nami jeszcze najprzyjemniejsze, to w następnej części. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapkę w górę, a jeżeli oglądacie do tej pory, to napiszcie w komentarzu komórka pod schodami. Dzięki temu zrobi mi się miło i docenię was, że oglądacie całe filmy. Zapraszam na mojego Instagrama piórpodłogapia i naszą grupę. No i hejka!